Uśmiechnięci również goście w naszym studiu, a są nimi dr Anna Zatwarnicka, Politechnika Opolska, kłaniamy bardzo pięknie, Tomasz Marek, student Politechniki Opolskiej i Marcin Kraszewski, również student Politechniki Opolskiej. Ja przedstawiłem. Dobrze, a ja mam tu w scenariuszu zapisane mądre głowy z Opola i ich wynalazki. Słuchajcie, co wynaleźli studenci? Rzeczywistość, nie wynaleźli rzeczywistości 3D, ale będą, chcą ją udoskonalać pewnie. Na czym polega właśnie ta wasza gra, którą przynieśliście tutaj, którą prezentujecie u nas w studiu? Opowiadajcie. To może... To ja... Wyznaczyć? Tak, dobrze, to ja zacznę. Wykorzystujemy technologię rozszerzonej rzeczywistości do gry planszowej. Jak widać, tutaj mamy kask, do którego się wkłada smartfona, którego w dzisiejszych czasach ma każdy z nas. I tutaj zakładając taki hełm na głowę za pomocą włożonego smartfona, widzimy na kartach, które będą w trakcie gry są rozłożone na planszy, zamiast, jak to jest w tradycyjnych grach, jedynie grafiki postaci. Tutaj będziemy widzieli trójwymiarowe modele. Zobacz, Mariusz, taki młody człowiek mówi, rozszerzona rzeczywistość, jest przekonany, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Co to jest rozszerzona rzeczywistość, drodzy państwo? Więcej widzimy, niż byśmy chcieli. To jest tak jakby nałożenie takiej cyfrowej warstwy przez jakiś ekran na świat rzeczywisty po prostu. Tak jak państwo w tej chwili widzą w studiu, widać tak naprawdę płaską planszę. Po założeniu tych okularów co się dzieje? Są postaci trójwymiarowe? Tak, dokładnie. Mhm. Na czym polega ta gra? Mhm. To jest prosta gra turowa, która, nie wiem jak to wytłumaczyć najprościej. Składa się z kart, Jest to strategiczna gra turowa. Każdy z graczy ma określoną ilość kart, jednostek. I po prostu musimy za pomocą strategicznych ruchów, mniej więcej jak w szachach, poruszając się po jednym polu, doprowadzić do zwycięstwa. Można to po prostu nazwać troszkę bardziej zaawansowanymi... Bardziej wykasiona planszówka. Bardziej zaawansowane szachy czy coś takiego, bo oprócz zwykłych figur mamy tutaj wiele dodatkowych jednostek i ich zdolności. Ale jak włożysz te okulary i widzisz, że tam, nie wiem, czołgi się przemieszczają, samochody jeżdżą? Modele są wyświetlane nad kartami w tradycyjnej grze planszowej. Przesuwamy karty za pomocą, po prostu ręką przesuwamy po planszy. Tutaj mamy, jak widać, dwa pady do tego. Mogę zobaczyć tą planszę? Po nie wiem, czy... Tak. Jest wersja prototypowa i tutaj mamy pada, więc jak mamy założone okulary, to za pomocą pada i przycisków możemy sobie sterować ruchem jednostek. Ale tutaj planszy. Na tej planszy, tak jak patrzymy bez okularów, to właśnie tak dość ubogo, powiedziałabym, skromnie. No, plansza jest tylko, jest po prostu planszą, to nie plansza jest tutaj najważniejsza, to jest po prostu podstawa do gry. A te pady, o których mówiliście, to też wasz pomysł? Wy skonstruowaliście, czy to są gotowce? Nie, to są gotowce, jednak nie były wcześniej wykorzystywane za bardzo do tego, do tego celu, więc Ty masz dzieci, co ci przypomina ten pad? Więc ich wykorzystanie to jest... 36,6. Tak jest. Temperatury nie możemy zmierzyć. Tam Niestety nie. To służy do grania. Ilu graczy może grać w tą grę? To jest liczba nieograniczona. Każdy musi mieć takie okulary na sobie? Czy to jest wymiennie? Nie. Ogólnie podstawowo gra jest dla dwóch graczy. Tak jak mówiłem, w szachach. Jeden przeciwko jednemu. Co do samych okularów, to jest, że tak powiem, rozszerzenie rzeczywistości, rozszerzenie naszej gry. W tej chwili państwo mogą zobaczyć, jak to właśnie wygląda na prezentacji. Co widzimy przez te okulary, tak? To jest też z konwentów są nasze zdjęcia, na których testowaliśmy samą grę, na których tam graliśmy. Z różnymi ludźmi jeździliśmy z grą po tam całej Polsce. Tam widać różne wersje różnych, na różnych etapach, jak gra była. I jakie wrażenia odnieśli ci, którzy sprawdzali, korzystali? Pozytywne, szczerze powiedziawszy, na niektórych konwentach były bardziej pozytywne, niż myśmy się tego spodziewali. Na początku byliśmy nastawieni, wiadomo, na dużo krytyki, bo wcześniej nie robiliśmy nic takiego. Tak, a o dziwo gra została o wiele bardziej pozytywnie przyjęta, niż początkowo to planowaliśmy. Pani doktor, czy to właśnie skomplikowane jest stworzenie czegoś takiego? Trzeba mieć umysł otwarty? I na czym polega innowacja?
Innowacja polega na połączeniu gry planszowej z właśnie z tą wirtualną rzeczywistością. Mamy taką wartość dodaną. Coś, czego normalnie nie widzimy, dzięki temu, co chłopcy oprogramowali, nagle pojawiają nam się nowe, fajne możliwości. Już tam pół biedy jadący czołg, ale proszę sobie wyobrazić, że jest karta ze smokiem, a ten smok z okularami porusza się, zieje ogniem. No, strasznie fajne możliwości. Zielonie tym ogniem? No to zależy, jak oprogramują twórcy. Czyli generalnie jesteśmy w takim realnym świecie trochę, zakładając te okulary. W rozszerzonej rzeczywistości. No, jesteśmy w realnym świecie z pewnymi rzeczami, które są dodatkowe, które sprawiają, że jest dużo ciekawsza gra. A nie martwicie się państwo, że w pewnym momencie, na jakimś etapie przestaniemy odróżniać, co jest prawdziwe, co jest wytworem tak, waszego oprogramowania? Tutaj myślę, że nie, bo... Każdy ma świadomość, że zasiadł do rozgrywki gry planszowej, natomiast są różne możliwości wirtualnej rzeczywistości, między innymi próby, czytałam artykuł wczoraj, odtworzenia nieistniejących miejsc, na przykład miast, które już nie istnieją, starożytnych zabytków. I na tej podstawie możemy poruszać się, tak? No. Wybrać sobie na taki spacer. Wybrać się na taki spacer. I możemy wtedy obserwować różne miejsca, których... Czyli państwo w zasadzie tworzą to, o czym niedawno jeszcze opowiadały tylko chyba filmy science fiction. Tak, i to jest dostępne prawie dla każdego. No właśnie, nie jest drogie. To się zakupuje, to już jest w sprzedaży, chociażby ta wasza gra? Chodzi o naszą grę, nie. Na razie jeździmy po konwentach, na razie jesteśmy nadal na etapie testów, ale co do samego kosztu gry, wiadomo, pomijając koszt planszówki, który no, nie wiemy, jaki będzie koszt produkcji tego, dochodzi pad dla każdego gracza, którego koszt nie przekroczy 10 zł. I tak samo mamy tutaj... Nie przekroczy 10 zł? Tak. Niedrogie urządzenie. Słuchaj, niedrogie urządzenie, które bardzo wspomaga rozrywkę. Oraz tutaj mamy troszkę, że tak powiem, rozbudowany ten hełm, ale podstawowa wersja tak zwanego cardboarda od Google to jest zestaw soczewek w kartonowym opakowaniu, również kosztuje 10 zł, więc... Ale dobrze, ale żeby pograć, na przykład moje dzieci, mam dwoje, będą chciały zasiąść do takiej planszówki, bo planszówki lubimy i gramy. Tak? Co ja potrzebuję dwie pary takich gogli? Tak, dla każdego gracza. Gracz potrzebuje. I do tego smartfony, także kup dziecią. No ale to podyszce, do tego to potrzebny jest program. Tak, aplikacja specjalna. Tak, aplikacja będzie do... I to jest jak gdyby wasza rola już, ta aplikacja, tak? Wy stworzyliście tą aplikację. Do ściągnięcia jest zwyczajnie. Tak, znaczy jeszcze nie jest obecnie, obecnie dostępna, nadal jest w fazie przygotowania. Jednak tak będzie do ściągnięcia tam na marketach dla odpowiednich platform. Tak, no i ten pomysł jest innowacyjny, pani doktor. Innowacyjny jest o tyle, że nie zdarzyło się jeszcze u nas na uczelni, żeby studenci podchodzili do projektów w taki właśnie sposób, łączący takie troszeczkę może hipsterskie planszówki z tym, co mają, na zajęciach, z tym, co nowe technologie umożliwiają. Taki trend jest... to oldschoolowe, prawda? To rodzice no grają. Wszyscy grają. Wszyscy studenci informatyki twardo grają w planszówki. I to jest super, że jest takie połączenie możliwości. Coś, co możemy dotknąć w czymś, co normalnie podpowiadałaby nam tylko wyobraźnia, a teraz możemy to zobaczyć za pomocą właśnie gogli wirtualnych. Gdzie zostało to już docenione, dostrzeżone? Przede wszystkim na tych konwentach, o których panowie wspominali. To są konwenty w Miłośniku Fantastyki, tak? Tak, byliśmy na największym... Polkonie? Tak, byliśmy na Polkonie, to jest najstarszy konwent fantasy w Polsce. Byliśmy na Pyrkonie, który jest największym. Byliśmy też na wielu konwentach, między innymi Anpabie, który jest konwentem gier niewydanych. Jeszcze przed wami tam... w lipcu San Diego i śmieć komplet zaliczony, tak? Po drodze jeszcze jedna impreza, mianowicie panowie zakwalifikowali się do konkursu Imagine Cup. To jest międzynarodowy konkurs programistyczny organizowany przez Microsoft. Także trzymamy kciuki. Proszę za nas trzymać w kwietniu to są finały studenci polskie. Jeszcze. To są jeszcze studenci, tak? To jest też wasza praca inżynieryjna? Nie. Nie. To jest zupełnie poza. Dla mnie to jest niesamowite. Od czego zaczynać? Najpierw trzeba tego smoka wymyśleć, a potem go tam wklepać? Jak to się dzieje? Jak to się robi? To była bardzo długa droga, bo na początku był pomysł, żeby w ogóle coś, żeby grę stworzyć, żeby w ogóle wystartować w tym konkursie i stworzyć taki projekt. Zainspirowało nas najbardziej do tego to, że byliśmy na zeszłorocznej gali właśnie konkursu i tam zobaczyliśmy, jak te projekty wyglądają i żeby też w sumie mamy szansę, możemy coś zrobić, a mieliśmy pomysł, który, że tam powiem, w naszych głowach kisił się od dawna. Więc postanowiliśmy go zrealizować. Najpierw było, wiadomo, rozpoznanie technologii i rozpoznanie rynku, gdzie zobaczyliśmy, że takich rozwiązań na rynku po prostu nie ma i nasz pomysł byłby innowacyjny, nowy, czegoś, co wcześniej nikt nie zrobił. Więc postanowiliśmy to zrealizować. Potem przez długi czas było tworzenie
tworzenie samej gry, bo wiadomo, tutaj nie chodzi o samą technologię, że będzie wow, że mamy gogle i no tak, modele się ruszają. Nie jest prosto, tak. Sama gra musi być również grywalna, musi wciągnąć graczy, więc to było dla nas najważniejszym aspektem, na który poświęciliśmy długie miesiące, żeby było grywalne i żeby graczom się to spodobało. Dlatego jeździliśmy na konwenty, bo tam, wiadomo, tworzymy grę dla graczy, więc trzeba to zweryfikować z graczami, prawda? To jak widzicie teraz ten najbliższy czas? Jakie są te plany? Co dalej? Aktualnie chcemy właśnie wygrać Imagine Cupa. To celujemy. No i będziemy chcieli jak najszybciej wydać tą grę. To jest kwestia miesięcy, lat? To jest najszybciej to w ciągu roku, ale to jest bardzo pesymistyczny scenariusz. Pani doktor, często zdarzają się takie fajne chłopaki, tacy studenci? Tak. Ja muszę powiedzieć, że mamy wielkie szczęście do studentów. Jako opiekun koła naukowego muszę powiedzieć, że jest świetne to, że spotykam się z ludźmi, którym się chce więcej niż plan lekcji przewiduje. Ta gra to jedna sprawa. Co ciekawego jeszcze tam opracowują, nad czym myślą? Co będziemy mogli niedługo pokazać? Przyznam szczerze, nie do końca wiem, ponieważ studenci troszeczkę są samorządni i ja się na ogół dowiaduję tylko trochę tak pod koniec. Pani doktor, zróbmy to, zróbmy tamto. Teraz już możemy się pochwalić, tak? To się chwalę. Będziemy robić hackathon. To jest taki maraton programistyczny, 24-godzinny. I będzie on, no właśnie nie wiemy, jeszcze trwają ustalenia, albo w kwietniu, albo w maju. Różne drużyny z całej Polski przyjadą na 24 godziny, będą programować cały dzień, całą noc. My też wtedy też do was przyjedziemy. Zobaczysz smog, uważaj, bo tam smog siedzi. Czekaj. Okniem zionie. Widzę przegląd prasy. To dobrze idę? To my Państwu dziękujemy. Mariusz idzie do przeglądu prasy, ja za chwilę do niego dołączę. Cześć, rzeczywistość mam jakąś taką 3D. O, dobra, jest w tą stronę. Jest, dobrze.